Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek, w którym pogadamy sobie na temat nowego trendu na Vanilla Girl. Powiem Wam, czym jest ten trend, czym się charakteryzuje, jak wykonać makijaż w tym stylu, dlaczego uważam, że jest to coś więcej niż tylko trend, no i w końcu, moim zdaniem, trend dla normalnych dziewczyn. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Trend Vanilla Girl wziął się z TikToka i wyparł on obecnie taki do tej pory dosyć modny clean makeup, clean girl look, z tym, że Vanilla Girl to nie tylko makijaż i fryzura, to jest, powiedziałabym, bardziej styl życia. To, co charakteryzuje Vanilla Girl, to przede wszystkim komfort, przytulność i naturalność. I odnosi się do kilku różnych dziedzin. Dlatego zacznijmy sobie może od stylu życia. Vanilla Girl to dziewczyna, która w wolnym czasie czyta książki, uprawia jogę, chodzi na spacery, czyli uogólniając, prowadzi taki styl życia w stylu slow life. W mieszkaniu Vanilla Girl oczywiście rozprzestrzenia się delikatny waniliowy zapach, wnętrza są głównie w odcieniach złamanej bieli i beżu i charakteryzuje je również duża ilość takich przytulnych elementów, jak poduszki, kocyk czy zapachowe świece. Jest to trochę estetyka z początków Instagrama, z Pinteresta 2015-16 rok, więc na pewno znamy tą estetykę, taką minimalistyczną, prostą, ale bardzo przytulną, cozy i komfortową. Z bardzo charakterystycznych elementów Vanilla Girl jest również oczywiście waniliowe latte, które popija w wolnym czasie. Jeżeli chodzi natomiast o jej ubiór, to od Clean Girl odróżnia ją to, że Clean Girls to były dziewczyny, które nosiły się minimalistycznie, ale raczej elegancko. Tam było dużo koszul, były marynarki, minimalistyczna biżuteria, bardzo proste uczesanie, na gładko. Natomiast tutaj przy Vanilla Girl mamy przede wszystkim przytulność, czyli mamy grube, ciepłe swetry właśnie w kolorach złamanej bieli, wanilii, beżu, jasnych brązów. Będą też białe koszule, jakieś zwiewne, kremowe sukienki, ale na obecny sezon zdecydowanie wygrywają swetry, takie wiecie, przytulne, ciepłe, miękkie, o grubym splocie, swetry i kardigany. Oprócz tego również dodatki z takie pluszowe, czyli na przykład takie torebki, które wyglądają jak taki miś. Złota biżuteria, delikatna, minimalistyczna. A jeżeli chodzi o uczesanie, to zazwyczaj włosy rozpuszczone i zostawione naturalnie, czyli nie stylizowane na ciepło, na przykład prostownicą, nie kręcone, nie prostowane, takie właśnie naturalne. I przechodząc do pielęgnacji i makijażu, Vanilla Girl wybiera kosmetyki z naturalnymi składami, zarówno jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, ciała czy włosów. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, jest on troszeczkę podobny do tego, co widzieliśmy w trendzie Clean Girl Look, czyli bardzo prosty, minimalistyczny, subtelnie podkreślający urodę, ale raczej wybieramy tonacje ciepłe. Będą tam róże, brązery, błyszczyki w nieco cieplejszych odcieniach. Także teraz przejdziemy sobie właśnie do pielęgnacji i makijażu i pokażę Wam, jak wykonać makijaż w stylu Vanilla Girl. Zacznę sobie od pielęgnacji. Wspominałam Wam, że waniliowa dziewczyna preferuje kosmetyki z naturalnymi składami, więc fantastycznie wpasowuje się tutaj sponsor dzisiejszego odcinka, jaką jest marka Yumi, czyli marka produkująca kosmetyki naturalne, które mają dużą zawartość aloesu, minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, i są to kosmetyki wegańskie. I aktualnie w Hebe do 8 lutego trwa promocja na kremy sorbety marki Yumi. Zaglądałam dzisiaj, ile one kosztują. One kosztują niecałe 18 zł, więc bardzo fajna cena. Ja aktualnie używam tego. Jest to taka wersja nawilżająca z kwasem hialuronowym. Pachnie jak mamba malinowa, no po prostu przepięknie. I ta wersja będzie taka bardziej otulająca dla skóry suchej, ponieważ zostawia ona taki delikatnie tłustawy film, który się po chwili wchłania, ale jednak. Używałam jeszcze kiedyś tej wersji rozświetlającej. Natomiast tutaj bym uważała właśnie przy mocno suchych skórach, takich wrażliwych, ponieważ potrafił mnie, jak miałam taką mega przesuszoną skórę, jak były takie mrozy w zeszłej zimy, to aż mnie potrafił delikatnie szczypać ten krem, więc mi się wydaje, że dla bardzo takich wrażliwych skór i takich mocno przesuszonych będzie on taki, wiecie, za ostry. I mam też wersję z niacynaminem i z ogórkiem i to jest wersja dla skóry tłustej. Ja użyję sobie dzisiaj tego malinowego, bo
Vanilla Girl stawia na porządne nawilżenie i takie subtelne rozświetlenie skóry, więc ten krem tutaj mi się fajnie wpasuje. W tym trendzie wszystko, co będzie na pograniczu makijażu i pielęgnacji, też będzie się fajnie wpasowywać, czyli wszelkiego rodzaju kremy tonujące, kremy BB, które mają jakieś składniki naturalne, które mają jakieś składniki pielęgnacyjne dla naszej skóry, będą się fajnie wpisywały. Ja zostawiam na chwileczkę sobie ten krem do wchłonięcia. Tutaj możecie zobaczyć sobie, że taka lekko błyszcząca poświata zostaje, bo on jest taki delikatnie tłustawy na skórze, ale on po kilku minutach tak się całkiem fajnie wchłania, więc zostawiam go na chwilkę i wracam do Was, jak już się wchłonie. W makijażu skóry Vanilla Girl stawia albo wyłącznie na korektor, albo na jakieś bardzo subtelnie kryjące podkłady bądź kremy BB, więc tutaj zrobiłam sobie takie małe podsumowanie, co by mogło tutaj pasować. Na pewno kremy BB typu Skin 79, czyli taki pielęgnacyjny, nawilżający, zostawiający taką ładną poświatę na skórze krem BB. Z tańszych rozwiązań na pewno Hean, krem CC Vital Skin, który myślę, że dzisiaj użyję. Albo ten nowy Renew Hydrating Foundation, który również ma składniki nawilżające i zostawia taką bardzo subtelnie nawilżającą poświatę na skórze. Z lekko kryjących podkładów myślę, że mógłby się tutaj fajnie również wpasować upiększacz z Glam Shopu, chociaż nie ma już tylu składników nawilżających, co te poprzednie, ale wizualnie będzie to coś, co może się tutaj fajnie wpasować. No albo mój ulubieniec, czyli podkład Doll Up z Claresy o pięknym, rozświetlającym wykończeniu, ale takim rozświetlającym, nie takim błyszczącym, jak wiecie, jak choinka, tylko takim faktycznie nawilżającym i również ma kwas hialuronowy w swoim składzie. Więc ja sięgam sobie po krem CC z Hean Vital Skin, nakładam trochę palcami i zaraz będę rozcierać pędzelkiem. I rozcieram. Ważne, by tego produktu nie było za dużo. On ma wyglądać naturalnie. Vanilla Girl lubi naturalność. Nałożyłam jeszcze trochę korektora i chciałabym z Wami pogadać o tym trendzie, ponieważ tak przewiduję, że mogą, wiecie, pojawić się komentarze typu: no dobra, teraz modna jest Vanilla Girl, więc wszyscy będą stroić wnętrza w kolor waniliowy i pić waniliowe latte. I tak ślepo podążę za tym trendem. Ale powiem Wam, że jak tutaj mamy taki trend, w którym jest tak wiele różnych podpunktów i dotyczących nie tylko, nie wiem, jakiegoś elementu makijażu czy fryzury, tylko wręcz stylu życia, że wydaje mi się, że ten trend to nie jest do końca trend, że jak ktoś chce być Vanilla Girl, to on bardziej chce przynależeć do pewnego rodzaju subkultury. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że nie będę robić specjalnie tych rzeczy, żeby zostać Vanilla Girl, tylko jestem Vanilla Girl, więc teraz będę pokazywać, że przynależę do tej społeczności, która tak się nazwała. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie i jak Wy odbieracie tego rodzaju, no właśnie, trend. Nie wiem, jak to do końca nazwać. Chyba trend. Sięgam sobie po bronzer od Danessy Myrix. Jest to Balm Contour Light 2, ponieważ jest bardzo właśnie takim ciepłym bronzerem. Myślę, że może tutaj się fajnie wpasować w tą ideę. Rozcieram pędzelkiem po podkładzie i przechodzę do różu. I różu użyję sobie z Glam Shopu w odcieniu krem z róży. To jest róż w kremie w odcieniu krem z róży. Tego różu możemy sobie nałożyć troszeczkę więcej, nawet w tej linii, no bo tu mamy mieć taki efekt, taki bardzo cozy, taki bardzo przytulny, żeby ta skóra wyglądała świeżo, dziewczęco, zdrowo, więc ten rumieniec jest na pewno mile widziany, a kremowy to już w szczególności, bo on daje nam ten ładny, taki naturalny efekt na skórze. Delikatnie pudruję sobie skórę pudrem Blur z Claresy i tutaj głównie tą centralną część twarzy, żeby po prostu ją zmatowić i delikatnie utrwalić. No właśnie, bo na początku filmu powiedziałam, że to jest trend dla normalnych dziewczyn. I miałam tutaj na myśli to, że tu nie ma w tym trendzie nic wymyślnego. Nic jakiegoś bardzo skomplikowanego. To jest właśnie taki nasz comfort zone, bo to jest właśnie taki bardzo cozy trend. Zarówno jeżeli chodzi o makijaż, o fryzurę, o ubiór, więc przeczesuję brwi żelem. Na powieki nakładam bazę Inglot Eyeshadow Keeper i przygotowałam tutaj kilka palet, które mogą się fajnie wpasować tematycznie w Vanilla Girl, więc już Wam pokazuję. To, co pierwsze przyszło mi na myśl, to Bohema z Glam Shopu, bo oprócz tego, że ona wygląda po prostu jak Vanilla Girl, bo to jest taki naturalny materiał, taki przypominający troszeczkę taki po prostu zwykły szary papier, no to wnętrze jest właśnie takie neutralne, mamy brązy, mamy beże, więc
idealna paleta dla Vanilla Girl. Z Glam Shopowych palet pomyślałam również o miodowe latte, ponieważ tutaj też mamy właśnie brązy, takie cieplejsze odcienie, troszeczkę przełamane żółcią, czyli takie właśnie ciepłe. Myślę, że super paletą byłaby tutaj również Fenty Beauty Sunstalker, która bazuje na brązach i są to brązy, które możemy nakładać i na twarz, i na oko, gdzie tylko chcemy. Również mamy rozświetlacze, fajnie nadające się i na oko, i na twarz. Więc taka Sunstalker też tutaj się fajnie wpasowała. Dla lekkiego przełamania kolorystyki pomyślałam również o tej palecie z Romand. Ta jest w odcieniu 08 Peach Dahlia Garden. Jest to bardzo jasna, beżowo-brązowo-brzoskwiniowa paleta. I właśnie przez to, że jest ona taka jaśniutka, to kojarzy mi się również z Vanilla Girl, bo jest taka bardzo, bardzo subtelna. Makijaże tą paletą są zawsze delikatne i dzienne. Więc ta wydaje mi się również bardzo fajnie wpasowująca się w ten trend. I na koniec przygotowałam sobie również Bibę od Nataszy Denone. Wydaje mi się, że też tutaj się fajnie wpasowuje ze względu na różne tonacje brązów, bo mamy tutaj cieplejsze, neutralne, chłodniejsze, więc też dla Vanilla Girl na pewno coś się tutaj znajdzie. A jeszcze jedna paletka, której zapomniałam, to jest ta paletka z La Mer, która nazywa się Self Love Eyeshadow Palette. Prześliczna paletka, którą można zrobić i dzienny, i wieczorowy makijaż w takich neutralnych odcieniach. Też coś bardzo, bardzo fajnego w nurcie Vanilla Girl. Ja sobie sięgnę chyba dzisiaj po bohemę. Chciałam, żeby ten odcinek był taki przystępny cenowo, ale też, żeby moje propozycje były dosyć uniwersalne, a wydaje mi się, że ta paleta jest bardzo uniwersalna, więc zaczniemy sobie od tego. Biorę średniej wielkości puszysty pędzelek i moczę się w dłomo. Podkreślam tym cieniem załamanie powieki i zewnętrzny kącik. To powinien być prosty makijaż. To jest nasza comfort zone, więc tutaj bez jakichś bardzo skomplikowanych cieniowań, bez intensywnych kolorów, bez ciemnych kolorów, to jest taki bardzo szybki, dzienny makijaż. To może być subtelna kreseczka, na przykład zrobiona cieniem, albo właśnie takie bardzo proste cieniowanie, 2-3 cienie w neutralnych kolorach. I to wszystko. Nakładam też trochę na dolną powiekę. Dokładam trochę w zewnętrznym kąciku, żeby go delikatnie pogłębić, ale bez dodawania innego cienia, tylko żeby tym samym cieniem zbudować głębię. Delikatnie rozcieram i sięgnę sobie jeszcze po jakiś czysty pędzelek, żeby jeszcze dokładniej to wszystko rozetrzeć. I wezmę sobie takiego wielkiego puchacza, żeby były 2-3 ruchy i gotowe. Ten cień wydaje mi się absolutnie idealny dla Vanilla Girl, bo jest w takim waniliowym kolorze, delikatnie opalizuje, więc wrzucam go na resztę powieki. Nakładam również w wewnętrznym kąciku i delikatnie na dolnej powiece. Chyba jeszcze zaszaleję i sobie dodam tego Chin Chin dla mocniejszego blasku w wewnętrznym kąciku i na środku powieki. Teraz sięgam po taki średni brąz i skośny pędzelek i narysuję taką bardzo, bardzo subtelną kreskę. Zagęszczam sobie przy okazji troszeczkę linię rzęs i wyciągam taką bardzo mięciutką, delikatną kreseczkę na zewnątrz. Podkręcę sobie rzęsy i będę je tuszować. I ja sobie sięgnę dzisiaj po tusz wydłużający z L'Oreala Pro XXL. Myślę, że tutaj wydłużone rzęsy będą bardziej pasowały niż te moje takie gęste, pogrubione i tak dalej. Tak mi się wydaje. Będą wyglądały bardziej naturalnie. Rzęsy wytuszowane, więc oko jest skończone. Przechodzimy do ust i tutaj robimy sobie mały przegląd takich idealnych, ciepłych nudów. Zacznę od konturówek, bo konturówka to jest też taki charakterystyczny element. Vanilla Girl zazwyczaj widziałam, że te makijaże bazują na konturówce i błyszczyku, więc od konturówek sobie zaczniemy. Idealny odcień Eveline Make a Shape w odcieniu Milk Candy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj Wam wyskrobię, żeby pokazać, bo przed chwilą zdękowałam tą kredkę. Nie takie przed chwilą, ale wiecie, kilka dni temu. Ale to jest taki bardzo ciepły odcień jasnego brązu. Alternatywa nieco bardziej neutralna, subtelnie wpadająca w róż. To jest ta sama konturówka w odcieniu Nude Beige. Tutaj ją mamy z tej strony. I pomyślałam też o konturówce z Glam Shopu w odcieniu Słodka. Widzicie ją tutaj. Ma takie leciutko brzoskwiniowe nutki, ale też jest taka na pograniczu beżu i różu. Szminki. Oczywiście przepiękna ceglana szminka od Romand w odcieniu Evening.
Zobaczcie, przepiękny odcień. Dla Vanilla Girl raczej wklepany palcem, żeby nie był zbyt intensywny. Han Luxury Cashmere w odcieniu 705 Caramel. Piękny odcień. Też bym go wklepała palcem, bo jest dosyć intensywny. Nie jest aż taki pomarańczowy jak ten, ale też ma w sobie takie lekko brzoskwiniowe nutki. Coś między właśnie jasnym brązem i brzoskwinią. Albo 706 Fall in Love. Też przepiękny odcień, już trochę bardziej różowy, ale wciąż z jakąś taką cegiełką w środku. Myślę, że fajnie z Han może sprawdzić się również ta pomadka Say Nude i to jest odcień 45 Cherry, już Wam pokazuję. Mamy tutaj troszeczkę wiśniowych nutek, ale też takich koralowych. Też ciepły, fajny odcień. Może się tutaj fajnie wpasować. Na pewno winylek od Maybelline w tym odcieniu 15, czyli Peachy. Najcieplejszy z tych wszystkich neutralnych. Zobaczcie tutaj. Bardzo ładny odcień. Zastygająca pomadka od Vibo Wonderful Lips w odcieniu 3. Bardzo ładny odcień nude. Wpadający delikatnie w ciepłe brzoskwiniowe tony tutaj. No i koniecznie błyszczyki. Pomyślałam o tym błyszczyku od dr Ireny Ellis w odcieniu 4 Dusty Peach. Tutaj go nałożę. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Idealny w ten trend. Pomyślałam również o hybrydzie z Glam Shopu, czyli taki błyszczyk, który jest połączeniem błyszczyka i balsamu. On jest taki, wiecie, transparentny, może jakąś taką minimalną nuteczkę koloru ma, więc ten też jak najbardziej, bo jest również pielęgnacyjny i o to mi chodziło. No i myślę, że też ideałem w błyszczykach będzie błyszczyk Sugar Powder w odcieniu, no tu mi się zmazało, ale to jest natural. No i ten jest idealny dla Vanilla Girl, bo nie dość, że słodko pachnie, to jeszcze słodko smakuje i jeszcze ma jasny, nudowy odcień. Zobaczcie. Ideał. To ja polecę sobie może z konturówką z Glam Shopu w odcieniu słodka. Delikatnie obrysuję sobie usta. Wypełniam też delikatnie środek. I będę przechodzić do błyszczyka i użyję sobie właśnie tego Sugar Powder od Claressy. Tak prezentuje się skończony makijaż w stylu Vanilla Girl. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten makijaż i w ogóle co myślicie na temat tego trendu na Vanilla Girl, na temat tego stylu życia i subkultury. Czy Wy czujecie się przynależne do tego trendu, czy jest to Wasza para kaloszy, czy nie do końca. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. W wolnej chwili zapraszam Was na mój Instagram i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.